Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Instytutu Obywatelskiego. Dzisiaj chciałbym, abyśmy porozmawiali o kluczowym temacie, jeśli chodzi o rozwój naszego państwa, ale przede wszystkim przyszłość naszych pokoleń, czyli edukacja. Ale najpierw, zanim to, chciałbym przedstawić naszych dzisiejszych gości. Są z nami pani Aleksandra Czetwertyńska, Fundacja Centrum Cyfrowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie posłanki, pani Kinga Gajewska, przewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw przyszłości edukacji. Dzień dobry. I pani Krystyna Szumilas, posłanka na Sejm, była minister edukacji narodowej. Dzień dobry państwu. Przedstawiciele Fundacji Evidence Institute, prezes zarządu pan profesor Maciej Jakubowski. Dzień dobry państwu. Oraz pan doktor Tomasz Gajdarowicz. Dzień dobry, witam państwa. Pandemia COVID wywróciła wszystko do góry nogami. Nie tylko jeśli chodzi o gospodarkę, mocno dotknęła również system ochrony zdrowia, ale przede wszystkim też edukację. Polska oświata stanęła przed ogromnym wyzwaniem, jeśli chodzi o transfer do zdalnego trybu. To wywołało daleko idące skutki, uwypukliło też pewne wady, jeśli chodzi o polski system edukacji. Ale zanim porozmawiamy o tym, to tak w kontekście wczorajszej konferencji ministra zdrowia pana Adama Niedzielskiego, który ogłosił od 28 grudnia do 17 stycznia tę narodową kwarantannę, która powoduje, że wszyscy jesteśmy, no co tu dużo mówić, uziemieni. Perspektywa powrotu dzieci do szkół chyba się oddala. Czy to prawda? Czy też możemy się spodziewać, że 18 stycznia dzieci wrócą do szkoły? Pani Aleksandra, jakie jest pani zdanie? Bardzo trudno powiedzieć, ponieważ też te zmiany i te decyzje są podejmowane w takim szybkim, nagłym trybie. Wydaje mi się, że będzie bardzo trudno faktycznie uruchomić szkoły, i to wszystkie szkoły od 18 stycznia. Więc to jest bardzo trudne pytanie i chyba się nie ośmielę tutaj stawiać jakieś tezy. Pani poseł Gajewska. Mieliśmy kilka dni temu konferencję ministra Czarnka dotyczącą otwierania szkół. Czarnka i również ministra Kopcia, i zapowiadali, że przygotowują się do otwarcia szkół 18, czyli tego pierwszego dnia po feriach, ale tylko w zakresie klas 1 do 3, a w następnych momentach to będzie otwieranie szkół dla klas, które będą miały egzaminy, czyli tych najwyższych klas 8 oraz najwyższej liceum do przygotowania się do egzaminu maturalnego. W takim razie może wróćmy na sam początek. Jak polska oświata była przygotowana na tle innych państw europejskich do tego, żeby przejść w system edukacji zdalnej? To pytanie może kieruję do pana doktora Gajdarowicza, który kilka słów na ten temat powie. Polska edukacja, podobnie jak praktycznie żadna na świecie, nie była przygotowana na ten wielki szok, na to tsunami, które przeszło przez szkołę. I to by nas nie dziwiło. Natomiast to, co nas dziwi, to co zrobiono w okresie od marca do września, kiedy wiadomo było, że można się tej byli spodziewać. I pytanie, czy w tym momencie byliśmy w stanie się przygotować? No powiedziałbym, że mamy tutaj dużo do zrobienia. To znaczy na pewno ten czas nie został wykorzystany w sposób efektywny. Co zatem można było zrobić lepiej? Czy te rekomendacje, które zostały wypracowane między innymi przez zespół, którymi członkami są panie posłanki, do których jeszcze wrócimy, powinny mieć zastosowanie, ale przede wszystkim, co tak naprawdę mogłoby ułatwić w pierwszej kolejności nauczycielom i uczniom zachowanie tej dobrej jakości edukacji? Panie profesorze, tutaj do pana kieruję pytanie. Skupiliśmy się na technicznych rzeczach i one są oczywiście niezwykle ważne, no bo jeżeli nie da się połączyć z nauczycielem i to połączenie jest słabej jakości, no to trudno też nauczać, ale z tym też związane są kwestie metodyczne, to znaczy jak nauczać, zakładając, że nie wszyscy uczniowie mogą się łączyć i nie przenosząc po prostu tych tradycyjnych rozwiązań do lekcji online. Więc tutaj trzeba zacząć od rzeczy bardzo prozaicznych, jak organizacja pracy w
w szkole. Na przykład to, że powinny być wyznaczone od razu osoby, które odpowiadają za organizację tych lekcji, tylko i wyłącznie. I oczywiście szkoły nie mają do tego środków, więc tutaj powinny być te środki dysygnowane i decyzje ministerstwa powinny szkoły w tym wspomóc. Nic się takiego nie wydarzyło. No drugie to jest wskazanie, wypracowanie razem z ekspertami i nauczycielami takich standardów, jak to robić efektywnie, jak to robić skutecznie, żeby nauczać online. I na przykład to, co robią szkoły bardzo często teraz, czyli na przykład sprawdzanie, ciągle testowanie uczniów, wystawianie ocen poprzez takie sprawdziany online, no nie ma sensu w tej klasie online. Można by się z tego wycofać, ale tutaj ważne było podjęcie takiej decyzji i danie jasnego sygnału nauczycielom, żeby się na tym nie koncentrowali, tylko skoncentrowali się na innych rzeczach, niż ocenianie na przykład. Co zatem teraz wydaje się najważniejsze, bo z jednej strony w ostatnich dniach mieliśmy konferencję ministra edukacji, który powiedział, że zarówno maturzyści przystępujący do egzaminu maturalnego, jak i osoby kończące ósmą klasę, które będą przystępowały do egzaminu ósmoklasisty, że ta podstawa programowa będzie odchudzona. Czy to jest dobre rozwiązanie i jeśli chodzi o te kwestie i wymagania związane z egzaminem, to czy to dobre kierunek, żeby tak naprawdę zwalniać dzisiaj uczniów z części wymagań stawianych im w ostatnim czasie, czy też powinno się jednak zadbać o to, aby nadrobić tę stratę edukacyjną, która niewątpliwie jest dużym negatywnym skutkiem, jeśli chodzi o ostatni czas edukacji. Pani Aleksandro. To jest takie bardziej pewnie złożone pytanie tak naprawdę, bo myślę, że już od dłuższego czasu generalnie rozmawiamy o tym, że podstawa programowa powinna być odchudzona i powinna być podstawą, a nie jakimś maksimum możliwości. I to jest jedna historia. Po drugie, zmiany, które są wprowadzane tutaj akurat w tych wymogach, powinny, wydaje się, też być czymś uwarunkowane, a nie mieć na celu po prostu zmniejszenie trochę, nie wiem, z mojej perspektywy przypadkowe ilości materiału, który uczniowie mają przyswoić. I tak naprawdę to w ogóle nie rozwiązuje tego problemu, bo to, czy uczniowie przeczytają jeszcze jedną lekturę, czy jej nie przeczytają, nie zmniejszy stresu, nie zmniejszy tego, że faktycznie czują się nieprzygotowani do matury. Ja bym raczej nadal, trochę też wracając do tego, co pan profesor powiedział, stawiała na to, żeby wspierać uczniów w tym uczeniu się. I to bardzo też pokazywały nasze badania Centrum Cyfrowego, że ta edukacja zdalna działała w tym momencie, kiedy to uczniowie po prostu przyjmowali odpowiedzialność za swoje uczenie. I wydaje mi się, że to jest klucz do sukcesu, a nie koniecznie wyjmowanie z tych wymogów egzaminacyjnych poszczególnych treści. Pani poseł, jest pani przewodniczącą parlamentarnego zespołu do spraw przyszłości edukacji. Czym tak naprawdę zajmuje się ten zespół i jakie są jego priorytety? Zespół działa już drugą kadencję. Wcześniej zajmowaliśmy się holistycznym podejściem do reform edukacji. Natomiast dzisiaj, po tym, co się wydarzyło w marcu, czyli lockdownie i zmuszenia polskich uczniów do edukacji zdalnej, zajmujemy się przede wszystkim edukacją zdalną i brakami, które będą po otwarciu szkół, czyli tak naprawdę rok są zamknięte szkoły, trzeba znaleźć rozwiązania prawne, rozwiązania, które powinno tak naprawdę podać Ministerstwo Edukacji Narodowej, żeby tę lukę załatać. Jako zespół parlamentarny w sierpniu zorganizowaliśmy takie rozmowy z decydentami edukacyjnymi, zarówno z samorządowcami, z dyrektorami, z nauczycielami, z uczniami i z rodzicami, czego oczekują, jaka jest ich diagnoza, i szukałyśmy rozwiązań. Takie rekomendacje przygotowaliśmy wraz z członkami zespołu. I właśnie, jakie są zatem główne rekomendacje, które Parlamentarny Zespół do Spraw Przyszłości Edukacji postuluje, aby Ministerstwo Edukacji Narodowej natychmiastowo wprowadziło, jeśli chodzi o system edukacji? Przede wszystkim tam, gdzie się da, próbować wprowadzać nauczanie hybrydowe,
ale nie takie, jak ministerstwo proponowało, że jedna szkoła pracuje zdalnie, druga stacjonarnie, tylko to hybrydowe nauczanie dla konkretnej klasy, tak żeby był zachowany kontakt z nauczycielem. To oczywiście zależy od sytuacji zdrowotnej. Programy wspierania dla uczniów najsłabszych. Pan minister Piątkowski obiecywał dodatkowe godziny dla najsłabszych uczniów, ale skończyło się na tylko obiecaniu tych godzin. Nic się nie zadziało w tym zakresie. No i szkolenia dla nauczycieli, ale nie takie szkolenia tylko i wyłącznie z używania platform i sprzętu, ale z prowadzenia zajęć online, aktywnego prowadzenia zajęć online. To są te najważniejsze potrzeby, które już na dzisiaj powinny być przez ministerstwo realizowane. Jeszcze jedno pytanie. Tylko jedną rzecz. Naszym mottem, które przyświecało w pracach zespołu, to była jakość nauczania, a nie tylko sprzęt. Co zatem teraz, panie profesorze, powinno być kluczowe, jeśli chodzi o pomoc zarówno nauczycielom, jak i uczniom, żeby jak najszybciej dostosować się do tych nowych wyzwań, które przynosi nowy rok? Czy to też będzie pewnego rodzaju rozłożony powrót do szkoły? Tak przynajmniej wydaje się, że dzieci nie wrócą w jednym momencie. Być może będzie to rozłożone w czasie, ale właśnie jak wpłynąć na to, żeby ta edukacja zdalna jednak przynosiła pozytywne skutki i żebyśmy mogli powiedzieć, że dzieci zdecydowanie nie straciły tak dużo, jak wydaje się, że już straciły dotychczasowo w wyniku tej edukacji zdalnej, która spowodowała, że były pewne problemy z dostosowaniem się do tego rodzaju nauczania. To jest olbrzymie wyzwanie, do którego powinniśmy rzeczywiście zebrać wszystkie siły, żeby stawić temu czoła. No, to, od czego pan zaczął, już pewne decyzje padły, ale no, trzeba nadrobić ten materiał. Ta strata edukacji to nie jest to, że jeżeli uczniowie teraz, tak jak przyjrzałem te zmiany, no jakiś tam brył nie poznają w matematyce, no będą mieli dziurę w tej wiedzy już pewno na zawsze, ale to nie jest kluczowy problem. No ta strata jest znacznie, znacznie większa. I tu mówimy o tej samodzielności uczniów. Myśmy wczoraj mieli spotkanie z rodzicami, przekazując wiedzę z badań płynącą, jak pracować z uczniem w domu, jak może uczeń samodzielnie, skutecznie pracować, ale to nie dotyczy wszystkich, znaczy nie wszyscy uczniowie z założenia są w stanie samodzielnie pracować, nie wszyscy rodzice. Pytanie, problem nie jest z tymi, którzy potrafią samodzielnie pracować, tylko raczej z tymi, którzy, i to jest większość uczniów, którzy sobie z tym nie radzą. Wiemy z badań, że oni znacznie mniej czasu poświęcają na edukację, to jest znacznie trudniejsze, więc pytanie, co z tym zrobić? I moim zdaniem powiedzenie, że teraz będziemy wymagać mniej, no to jest ślepa uliczka. No to znaczy, że zgadzamy się, żeby całe pokolenia Polaków były słabiej wykształcone, żeby to przez lata źle wpływało na społeczeństwo, na gospodarkę. No nie, ja bym raczej pomyślał, tak jak w wielu innych krajach, jak te szkoły otwierać też w takim modelu prawdziwym, hybrydowym i też jak nadgonić to dla tych najsłabszych uczniów, czyli na przykład dodatkowe lekcje, taki tutoring w małych grupach, albo nawet zajęcia w wakacje, czyli przedłużenie roku szkolnego. No jest wiele opcji, tylko trzeba nad nimi dyskutować. Czego zatem potrzebują nauczyciele, bo to te osoby są wykwalifikowane do tego, aby prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą i doprowadzić do nadrobienia tych zaległości. Tymczasem wydaje się, że w ostatnich latach dialog pomiędzy nauczycielami a Ministerstwem Edukacji Narodowej no, jest dosyć nadszarpnięty i faktycznie zdecydowanie go brakuje. Co takiego dla nauczycieli może okazać się kluczowe w tym najbliższym czasie, co pozwoliłoby im zaspokoić ich potrzeby i zmotywować do tego, żeby pracować nad dziećmi i młodzieżą, aby te nadrobiły te zaległości, o których wspominał pan profesor, panie doktorze? Przede wszystkim nauczyciele potrzebują wsparcia, to znaczy nie konfrontowania się z nimi, jak to było przez ostatnie lata, na początku w trakcie strajku nauczycieli, później przy okazji reformy oświaty, która no, daleko odeszła od tego, co możemy powiedzieć na podstawie dowodów na to, co jest skuteczne w edukacji. No i w końcu tego, co się dzieje na etapie tej przejścia do edukacji zdalnej. To znaczy to wsparcie jest bardzo ograniczone, a swoboda, autonomia nauczyciela wsparta przez to, co jest efektywne w edukacji, byłaby drogą na skróty, byłaby drogą efektywną. Na przykład weźmy otwieranie szkół po pandemii, tak? Rząd troszeczkę działa na zasadzie takiej, ma taką wajchę, tak? Otwiera albo zamyka.
otwiera albo zamyka. To, o czym mówił Maciej przed chwilą, to znaczy ta edukacja hybrydowa. No i ja się pytam, gdzie są precyzyjne rekomendacje dotyczące tego, jak otworzyć w tej efektywnej formie edukacji hybrydowej, która z jednej strony zapewnia reżim sanitarny, a z drugiej strony pozwala dotrzeć do tych, którzy najbardziej ucierpieli na pandemii, czyli do tych najsłabszych, prawda? To oni są ofiarą. Ci dobrzy sobie i tak polecą ci, poradzą ci najlepsi uczniowie. Natomiast problem jest w tym, wśród tych osób, które słabiej sobie radzą. Edukacja hybrydowa byłaby w stanie część tych osób namierzyć, ale trzeba wypracować procedury. Jak nauczyciele mają dzielić edukację między stacjonarną a zdalną? Jak uczniowie mają chodzić? Czy dzielić klasy? Czy między poziomami i tak dalej? I to nie jest naprawdę wiedza nie do osiągnięcia. Wiele krajów przez ostatnie miesiące poświęciło ogrom wysiłku, żeby takie narzędzia wypracować. One są, te rozwiązania, trzeba tylko z nich skorzystać. To jest wielki problem, z którego nie korzystamy. Wsparcie nauczycieli. Pierwsze w otwieraniu, w tym jak zorganizować szkołę, a poza tym w efektywnych technikach nauczania i w tym, jak tą lukę edukacyjną zasypać. Znowu, pomysłów na świecie jest bardzo dużo. Nie udawajmy, że jesteśmy, że żyjemy abstrahując od tego, co się dzieje na świecie. Pomysłów i rozwiązań jest bardzo dużo, trzeba je tylko umiejętnie wykorzystywać z precyzją chirurga, a nie z precyzją wielkich rękawic do spawania, z którymi rząd po prostu otwiera albo zamyka. Jeszcze jedno pytanie do pani poseł Gajewskiej. W jaki sposób poradzić sobie z problemem tych 5 milionów uczniów, którzy tak naprawdę mają braki programowe? Jak można zdecydowanie dobrze nadrobić ten stracony czas, wydaje się, jeśli chodzi o częściową edukację w ostatnim czasie? Będziemy odpowiadali na nie w pracach zespołu. Najbliższe, akurat poświęcone temu stricte tematowi, odbędzie się 18 stycznia. I muszę powiedzieć, że na to pytanie starają się odpowiedzieć wszystkie kraje na świecie, te, w których była zamknięte szkoły, czyli tak naprawdę prawie wszystkie. Niektóre we wrześniu się otworzyły, niektóre we wrześniu były zamknięte, zresztą w październiku, tak jak u nas. Na pewno takimi rozwiązaniami, które są często podawane, to jest wsparcie coachingu, to są tutorzy, to jest dodatkowe korepetycje, to jest przede wszystkim właśnie wyrównywanie szans dla tych najsłabszych. I tylko jakbym mogła przywołać jedną statystykę. Otóż, może mówiła o tym pani z Centrum Cyfrowego. Otóż czas poświęcony przez rodziców na naukę zdalną w domu dla swojego dziecka różnicuje się między 0, 1 godzina, a nawet do 5 i wyżej. I tutaj te różnice tak się pogłębiły, że będziemy mieli do czynienia z ogromną przepaścią. Nie możemy zapomnieć o tym całym roku, nie możemy machnąć ręką na te 5 milionów uczniów i ich braki programowe. To trzeba rozwiązać i tym ministerstwo powinno się zająć już dzisiaj. Część uczniów po prostu zaginęła z tego systemu, przestała uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Co takiego możemy zrobić, żeby udoskonalić ten system, żeby wychwycić tych ludzi, którzy przede wszystkim mają problem z tym, żeby z tej edukacji zdalnej korzystać i żeby jak najbardziej doprowadzić do tego, że jednak właśnie o tym, o czym wspominał pan doktor, ci ludzie, którzy nie mają, którzy mają problemy i pewne trudności, jeśli chodzi o naukę, te dzieci, które potrzebują więcej czasu na to, żeby zapoznać się z materiałem i programem i nauczyć się pewnych kwestii, miały właśnie tę możliwość, szczególnie kiedy ten tryb zdalny jednak powoduje, że często nauczyciel jest jednak odcięty od bezpośredniego kontaktu z uczniem i jego potrzebami. To jest tak, że po pierwsze cały ten system znikania, ta sytuacja znikania uczniów, która faktycznie rozpoczęła się w marcu, była też takim bardzo dużym wyzwaniem dla nauczycieli, którzy szukali bardzo wielu różnych dróg dotarcia do uczniów i też bardzo często je odnajdywali, to znaczy a propos tego, jak szukać rozwiązań, to znaczy szukać różnych metod komunikacji, to znaczy też, że to nie będzie nigdy tak, że znajdziemy jedną uniwersalną metodę pracy z wszystkimi dziećmi w Polsce. Również dlatego, że one znikają z bardzo różnych powodów. To niekoniecznie jest tak, że po prostu stwierdzają, że im się nie chce, one po prostu już, nie wiem, je lubią i teraz już nie będą się uczyć. Myślę, że to jest mniejszość. Tacy uczniowie pewnie byli, ale to byli uczniowie, którzy znikali na trochę, bagarowali,
mieli właśnie jakieś tam zawirowania i gdzieś tam pod koniec wracali, a już we wrześniu to na pewno się pojawili na, w edukacji takiej stacjonarnej. To są uczniowie, którzy mają problemy psychiczne i psychologiczne, o czym też mówiliśmy w naszym badaniu. To są problemy, które mają z dziećmi, które mają problemy w domu i niekoniecznie były w stanie, albo po prostu nie miały sprzętu, nie miały przestrzeni, albo też miały problemy rodzinne i nie były w stanie kontynuować nauki. Więc ponieważ tych przyczyn jest tak dużo, to pewnie trzeba byłoby właśnie ich poszukać i znaleźć odpowiednie metody do odpowiednich problemów. My w naszym badaniu na przykład dotarliśmy do takiej historii szkoły, w której uczyły się dzieci romskie. I tam faktycznie te dzieci po prostu zniknęły. I nauczycielka bardzo długo szukała metody, jak można się z nimi kontaktować. To wtedy jeszcze był lockdown, nie było możliwości i wymyśliła, że będzie im drukować wszystkie zadania i zanosić do skrzynki pocztowej zadania i po tygodniu wracała i odbierała ten materiał. Ja wiem, że to jest taka anegdotka, ale trochę ona pokazuje właśnie to, że nie ma uniwersalnej metody i kluczem jest to, żeby szukać różnych rozwiązań, żeby też ta autonomia nauczyciela, autonomia dyrektora też tutaj zadziałała, ponieważ to właśnie dyrekcja wie, jakich ma uczniów i z jakimi problemami oni się mierzą. Ale szkoła to jest też to miejsce nie tylko, to jest miejsce nauki, ale nauki nie tylko kwestii merytorycznych, ale też zdobywania umiejętności interpersonalnych, uczenia się kontaktów międzyludzkich, nabywania umiejętności wystąpień publicznych, wyrażania swojej opinii, kreowania własnego zdania. Co teraz tak naprawdę zrobić, jeżeli mamy do czynienia z tym systemem? Będziemy wchodzić w co najmniej ten system hybrydowy, który będzie powodował, że nadal będziemy musieli pracować z dziećmi w trybie zdalnym. Jak rozwijać te umiejętności? Czy to jest tak, że teraz zdecydowanie większy ciężar jednak leży na rodzicach, którzy to muszą poświęcać czas swoim dzieciom? I tutaj pojawia się ten problem, ponieważ wiele rodzin jednak walczy ze skutkami pandemii, nie tylko jeśli chodzi o kwestie nauczania swojego dziecka, ale też na każdym froncie, również związane z wyzwaniami, jeśli chodzi o swoją pracę, którą wykonuje. Co tak naprawdę, jakie narzędzia tutaj mogą zadziałać? Gdzie możemy sięgnąć? Czy istnieją może jakieś państwa, które już wprowadziły fajne rozwiązania, które potrafią wspomagać dzieci i nauczycieli w zdobywaniu tego typu umiejętności, panie profesorze? Wypuklają się pewne rzeczy w polskiej szkole, które po prostu już wcześniej nie działały, tak? I wrócę do poprzedniej wypowiedzi częściowo, no na przykład to, że my się musimy domyślać, co się dzieje, bo my nie mamy dobrego monitoringu, my nic nie wiemy tak naprawdę i ministerstwo tutaj tak naprawdę jest władne zrobić taki monitoring, ma Instytut Badań Edukacyjnych, mogłoby zrobić porządne badania, żebyśmy się dowiedzieli, ilu jest tych uczniów, jakie są problemy i wtedy byśmy mieli podstawę do dyskusji. No musimy się opierać o takie anegdotyczne albo no wyrywkowe, niereprezentatywne badania, żeby w ogóle domyślać się, co zrobić. Druga rzecz to jest kwestia tego, jak nauczać i jak pracować w domu. Znowu tutaj odżywają różne problemy, takie jak na przykład no niezdefiniowanie tego do końca, jakiego rodzaju wiedzy, umiejętności my chcemy nauczyć uczniów. Myślenie właśnie trochę niezrozumienie tego, że ta wiedza, którą, jak to się brzydko mówi, wtłacza w szkole, jest potrzebna chociażby po to, żeby myśleć krytycznie, rozwiązywać problemy. To nie jest tak, że możemy się tylko na dyskusjach i myśleniu teraz skupić, a niestety w wielu szkołach trochę poszło w tą stronę, tak, i teraz są różne takie fajne projekty, różne zabawy tak zwane kreatywne, ale my z badań wiemy, że one nie kończą się tak naprawdę podnoszeniem rzeczywistych umiejętności uczniów. Więc brakuje tej refleksji i to nie jest tak, że my teraz to wszystko rozwiążemy. No, inny problem to jest, że wszystko zrzucono na szkoły i dyrektorów. Ja się zgadzam z tym, że to szkoły i dyrektorzy i nauczyciele najlepiej wiedzą, co zrobić, bo oni wiedzą, co, znają tych uczniów, znają środowisko lokalne, ale oni wymagają wsparcia. Czy to nie jest tak, że teraz po prostu ten dyrektor, który już wcześniej był przeciążony i tak naprawdę nie ma bardzo mocnej pozycji ani wynagrodzenia za to, co robi, no ma teraz wszystko nagle zorganizować, no w jaki sposób? Więc tutaj te decyzje są niezbędne także po to, żeby na koniec odciążyć rodziców.
te problemy nie będą maleć, one będą rosły, bo my wszyscy jesteśmy tą pandemią zmęczeni i to, żeśmy się przyzwyczaili do pewnych rzeczy, nie znaczy, że coraz lepiej będziemy w tym świecie funkcjonować. Prosiłbym Państwa o takie dwuminutowe podsumowanie swoich wypowiedzi i myślę, żebyście Państwo skupili się przede wszystkim na tych kwestiach związanych z instytucjonalnymi reformami, które są potrzebne. Jaką rolę teraz powinno w pierwszej kolejności przyjąć Ministerstwo Edukacji Narodowej, żeby nadrobić te zaległości, o których przed chwilą rozmawialiśmy. I z drugiej strony w tych kwestiach związanych bezpośrednio z uczniami i nauczycielami. Co tutaj jest najważniejsze i co teraz w pierwszej kolejności powinno zadziałać, aby jak najszybciej nadrobić te błędy i te kwestie, o które nie udały się w toku ostatniego roku i tej pierwszej i drugiej fali pandemii COVID w ostatnim czasie. Takie zmiany, które powinny nastąpić i to, w jaki sposób moim zdaniem też powinniśmy zacząć działać, to wykorzystać to, czego się nauczyliśmy przez te miesiące. Nie zakładać, że w styczniu uczniowie wrócą, czy w lutym wrócą i wszystko będzie w porządku i zapominamy. Raczej wykorzystywać te dobre praktyki, nawet jeżeli generalny obraz edukacji zdalnej w Polsce nie wygląda najlepiej, to naprawdę jest bardzo dużo szkół, które w jakichś elementach, a może w całości, świetnie sobie z tą sytuacją poradziły. Więc naprawdę jest na czym pracować. Ja bym bardzo mocno stawiała na ten dialog, na to, że to jest taki moment, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno posłuchać nauczycieli, dowiedzieć się dokładnie, czego potrzebują, co im się sprawdza, co się nie sprawdza, wesprzeć dyrekcję, wesprzeć samorządy w tym działaniu, a nie narzucać z góry bardzo ogólnikowe wytyczne, które tak naprawdę tych nauczycieli nie wspierają, a raczej spychają na nich kolejną odpowiedzialność. Więc ja bym bardzo mocno stawiała właśnie na to, żeby wykorzystywać to, co już dzisiaj wiemy. A jeżeli chodzi o nadrabianie tych zaległości, to też jest taka sytuacja, że to jest bardzo różnie i w zależności od przedmiotów. Były takie przedmioty, które z góry były traktowane tak, powiedzmy sobie, po macoszemu. Przedmioty artystyczne, przedmioty, które nie są takimi wiodącymi przedmiotami. I też wydaje mi się, że to jest taki moment, że trzeba byłoby się przyjrzeć, dlaczego tak jest i czy faktycznie to nie są ważne przedmioty i ważne tematy, którymi trzeba byłoby się zająć. Oddzielna rzecz to jest sytuacja szkół branżowych i w ogóle edukacji zawodowej, która tutaj bardzo mocno ucierpiała, ponieważ bardzo trudno jest uczyć się przedmiotów zawodowych zdalnie, więc też bym tutaj zwróciła na to uwagę. I trzecia rzecz, na którą wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, to dzieci z orzeczeniami, dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wydaje mi się, że to jest taka oddzielna, bardzo, bardzo ważna półka i tymi kwestiami też bym się tak w trzeciej, a może równolegle mocno zajęła. Pani poseł Szumilas. Przede wszystkim już dziś pomyślenie o egzaminach w 2022 i 2023 roku. Odchudzenie podstawy programowej, danie nauczycielom też dodatkowych pieniędzy i dodatkowego czasu na pracę z najsłabszym uczniem. Pani poseł Gajewska. Już przed pandemią wiedzieliśmy, że podstawa programowa jest przeładowana i warto byłoby ją odchudzić. Natomiast pandemia spowodowała, że te problemy się bardzo uwidoczniły i musimy po prostu popracować nad podstawą programową, nie zmieniając ją w sposób indoktrynować uczniów, a po prostu sprawiać, żeby po prostu byli lepszymi, mądrzejszymi obywatelami. Co możemy dorzucić do puli tych kwestii, o których mówiła pani Aleksandra, panie doktorze? Żebyśmy wyszli relatywnie zwycięsko z tego zamknięcia szkół i z tego doświadczenia edukacyjnego, to rzeczywiście, tak jak pani Aleksandra powiedziała, warto by było nauczyć się czegoś na naszych doświadczeniach. To znaczy my, poza tym, że przeszło to przez edukację jak absolutne tsunami, siejąc spustoszenie, do tego
nagle nauczyciele musieli nauczyć się kompletnie nowego zawodu, a uczniowie kompletnie nowego rodzaju edukacji. Jeżeli teraz zaczniemy wykorzystywać tą wiedzę i te narzędzia nawet po powrocie do szkół, po powrocie do normalnej sytuacji, będziemy dużo bogatsi. Tylko to wymaga od rządu, od instytucji zajmujących się edukacją troszeczkę więcej empatii i precyzji. To znaczy, żeby te działania były rzeczywiście zorientowane, żeby nie przespać miesięcy, które możemy rzeczywiście wykorzystać na proponowanie dobrych rozwiązań. No i przede wszystkim ta empatia i precyzja wymagają wsparcia nauczycieli w ich procesie, a nie takich zarządzeń, powiedziałbym, dosyć brutalnych. No ale żeby te zarządzenia mogły być precyzyjne i żeby mogły być rzeczywiście skuteczne, no to muszą się oprzeć o badaniach, czyli musimy zbadać tą lukę edukacyjną, zbadać system i rzeczywiście mieć twarde podstawy do tego, żeby coś robić. Czyli przede wszystkim dowody i precyzja. I empatia, szczególnie do tych problemów emocjonalnych i psychicznych, o których mówiła pani Aleksandra, które są wielką zmorą tego trudnego dla nas czasu. I panie profesorze, taka klamra, która pozwoli może spiąć wszystko to, o czym rozmawialiśmy. Ja dużo nie mówiłem o tych kwestiach relacji, emocji, ale one oczywiście są kluczowe i one najbardziej cierpią w tym nauczaniu online. Ale myślę, że nie chcę mówić tego, co naukowcy zawsze mówią, że potrzebujemy więcej badań, ale tutaj wychodzi to, że my tak naprawdę systematycznie nie wiemy, co się dzieje w systemie edukacji i ministerstwo podejmuje te decyzje zupełnie ślepo, to znaczy właśnie w oparciu o różne anegdoty, takie sygnały podejmuje jakieś decyzje, w jaki sposób, który nie jest transparentny, w którym nie uczestniczą grupy ekspertów i otwarcie dyskutują, tylko ktoś tam na jakiejś podstawie na przykład ogranicza podstawę programową, tak? No bo to, co ministerstwo nazywa konsultacjami takimi zwykłymi, w zwykłym trybie, no to nie jest to, o co chodzi. Więc tutaj nawoływałbym do tego, żeby podejść do problemu poważnie. Nie bagatelizować, nie opowiadać bajek o tym, że te szkoły zaraz się otworzą, bo to słyszymy już od marca tak naprawdę, że to tylko na chwilę. Tylko powiedzieć sobie, mamy olbrzymi problem, musimy tę sprawę zanalizować, przedyskutować, jesteśmy otwarci na taką dyskusję, no i zacznijmy tę dyskusję, razem wypracujmy w dialogu, razem z nauczycielami, a nie w ciągłych konfliktach i dyskusjach o tematach pobocznych, to jak tą szkołę otwierać, jak nadgonić te straty edukacyjne. Zatem najważniejsze jest, abyśmy wszyscy wzięli się do roboty, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej i wreszcie przestali zwlekać i zacząć podejmować zdecydowane działania. Ja dzisiaj bardzo dziękuję Państwu za wzięcie udziału w tym podcaście. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Wkrótce spotykamy się już w kolejnym. Dziękuję bardzo za udział i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce.